Na jednej z grup dyskusyjnych w Warszawie, kiedy wygłosiłem tezę, że logika zajmuje się prawdą i fałszem, i oddzielaniem prawdy od fałszu, to młody filozof, taki świeżo z uczelni obecnej, to renomowanej uczelni, jako jest Uniwersytet Warszawski, powiedział: proszę pana, tak mówi nieprawdę. Logika się w ogóle nie zajmuje problemem prawdy i fałszu, tylko no, problemem wynikania, przekształceń i tak dalej. No więc natchnął mnie, żeby zebrać materiały źródłowe i pokazać, że to jest prawda, co on mówi, ale to jest koniec, wynik, obecny wynik pewnego procesu, któremu zostało poddane u nas nauczanie logiki. Otóż jeszcze w pierwszych latach powojennych licea działały według przedwojennego programu, tego sprzed 1939 roku, dopiero od 1948 roku zaczęto wdrażać nowy. I dawniej w liceach były 2 lata, 2 klasy liceum przerabiały propedeutykę filozofii, a tam była psychologia i logika. Starzy profesorowie już wtedy proponowali, żeby rozszerzyć zakres tego przedmiotu, bo było 3 godziny tygodniowo przez 2 lata, a proponowali, żeby do 4 to rozszerzyć i dodać historię filozofii. Tak było przed wojną i tak przed wojną kształcono elitę. Natomiast w ramach reform, które zostały dokonane pod politycznym protektoratem towarzysza Jakuba Bermana, bo on był odpowiedzialny za te sprawy w biurze politycznym i sekretariacie KC, ze szkół średnich usunięto propedeutykę filozofii, a wraz z nią logikę i psychologię. No oczywiście została jeszcze logika na niektórych tylko kierunka wyższych studiów, ale i ona była coraz bardziej ograniczana. Wiem, co mówię, dlatego że przez szereg lat w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach, to dzisiaj jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego, kierowałem zakładem cybernetyki społecznej i metodologii nauk społecznych i tam była pracownia logiki. Myśmy prowadzili, znaczy pracownicy tej pracowni i tego zakładu, którym kierowałem, prowadzili zajęcia z logiki na wszystkich kierunkach uczelni, z wyjątkiem fizyki i matematyki, bo oni tam mieli logikę matematyczną i tylko taka im właściwie była potrzebna. A myśmy logiki matematycznej nie prowadzili, tylko ogólną. No, rozmowa z tym młodym człowiekiem, z tym młodym filozofem, świeżo właśnie studiującym te problemy, zainspirowała mnie, żeby prześledzić, jak ten proces przebiegał, bo ja pamiętałem jeszcze ze szkoły średniej, miałem jeszcze zajęcia z logiki, to myśmy właśnie mówili o prawdzie i fałszu i to bardzo dużo. Wobec tego postanowiłem prześledzić na przykładzie podręczników z różnych okresów historii naszych procesów naukowo-dydaktycznych. Otóż może wezmę najstarszy podręcznik Kazimierza Idukiewicza, Zarys logiki, wydany w Warszawie w 1959 roku. Otóż to jest sprawa ciekawa, dlatego że po 1956 roku próbowano przywrócić pewne wyeliminowane w okresie stalinowskim przedmioty. Nie udało się przywrócić propedeutyki filozofii, a więc logiki i psychologii, do programu szkół średnich. Tym niemniej pozwalano wydawać podręczniki. I właśnie profesor Ajdukiewicz
wydał taki podręcznik pod tytułem Zarys logiki i cóż my tam czytamy. Otóż jest tutaj podana definicja wynikania, dlatego że współczesna logika mówi o wynikaniu. Wynikaniu. Jeżeli S a P, to wtedy S i P i tak dalej. No a co to jest wynikanie? Hajdukiewicz pisze w tym swoim zarysie logiki, cytuję, stosunek, który zachodzi pomiędzy zdaniem A i zdaniem B wtedy, gdy jest wykluczone, aby A było prawdą, zaś B fałszem. Nazywa się to stosunkiem wynikania. No więc, jeżeli się mówi o wynikaniu, a pomija się pojęcie prawdy i fałszu, to to wynikanie jest nie wiadomo czym. Ale nie od razu Kraków zbudowano, a w tym wypadku nie od razu pojęcie prawdy wyeliminowano z logiki. Otóż w roku 62 wyszedł podręcznik Wstęp do teorii mnogości i topologii Kazimierza Kuratowskiego, wydał to PWN, Warszawa 1962 i już na początku w pierwszego rozdziału na stronie 15 jest rachunek zdań. To jest ta korona logiki formalnej. No i co my tu czytamy u Kuratowskiego? Cytuję. Rachunek zdań stosujemy do zdań, z których każde ma jedną z dwóch wartości logicznych, 0 lub 1, przy czym wartość 0 przypisujemy zdaniom fałszywym, a wartość 1 prawdziwym. Koniec cytatu. Więc widzimy, że jeszcze w 62 roku była stara kadra, 59, 62, która uprawiała logikę, jak ja to nazywam, przedwojenną. No, ale proces trwał i już w roku 1982, czyli 20 lat po Kuratowskim, w encyklopedii popularnej wydanej przez Państwowe Wydawnictwo Naukowe, tam już te hasła redagowali wychowankowie PRL-owskich uczelni, a nie przedwojennych. Hajdukiewicz i Kuratowski to byli przedwojenni, no już nie tylko wychowankowie uczelni, ale i naukowcy. A tutaj, proszę bardzo, w tym 82 roku w encyklopedii mamy takie hasło. Logika. Cytuję. Po pierwsze, czyli pierwsze znaczenie. Dyscyplina obejmująca logikę formalną, semantykę i syntaktykę, czyli składnię logiczną, naukę o istocie prawdy i fałszu, jeszcze jest, teorię różnych typów rozumowań, zwłaszcza dowodzenia, wnioskowania, wyjaśniania i uzasadniania, pewne zagadnienia techniki pracy umysłowej, metodologia, nauk i erystyka. A w węższym znaczeniu słowo logika znaczy logika formalna. Koniec cytatu. I teraz w tej samej encyklopedii z 82 roku hasło logika formalna, która zresztą trzeba powiedzieć jest koroną logiki i ona ma najwięcej zastosowań przede wszystkim w informatyce komputera. No i cóż to jest logika formalna? Cytuję, nauka o związkach logicznych między zdaniami, zwłaszcza o związkach wynikania uwarunkowanych budową, strukturą zdań oraz opartych na tych związkach formach i regułach poprawnego wnioskowania. Koniec. Więc proszę zauważyć, że już z logiki formalnej, już z definicji pojęcie prawdy i fałszu się ulotniło. Nie ma fedia, jak mówią Ukraińcy. Jeszcze w haśle logika ogólna
mamy, ale jest rozwodnione. No, tam istota prawdy i fałszu jest obok semantyki, syntaktyki, etc., nawet erystyki. Proszę Państwa, tu jest rozwodnione, a już w logice formalnej tej najważniejszej już w ogóle nie ma. No i proszę Państwa, proces trwał nadal. Kolejne generacje wchodziły w życie naukowe i dydaktyczne. I co na ten temat znajdziemy w ilustrowanej Encyklopedii Powszechnej AZ, wydanej w Krakowie w 2008 roku. No bo ktoś może przypuszczać, że tamte rzeczy to tylko komuna robiła. A teraz mamy już nie komunę, demokratyczne państwo prawne, wolne, swoboda badań, hajże recho sanna. No to zobaczmy, co teraz, 2008 rok, to już jest 19 lat tej nowej rzeczywistości, Kraków, więc taka, można powiedzieć, stolica prawicowości, zwłaszcza o nauce. No to co tutaj znajdziemy pod hasłem logika? Cytuję. Nauka o regułach poprawnego rozumowania i wnioskowania. Poprawne rozumowanie i wyciąganie wniosków. Koniec, kropka. Poprawne to nie znaczy oddzielanie. No, nic tu nie ma o prawdzie i fałszu. Czyli ten młody człowiek dobrą informację przekazał, wierną. Logika, której się naucza, której jego nauczono, nie mówi o prawdzie i fałszu, tylko o wynikaniu. Ale wynikanie nie w rozumieniu Hajdukowicza, gdzie w ogóle podstawą wynikania jest kwestia prawdy i fałszu, tylko taka strzałka, prawda, i właściwie nie wiadomo, to jakaś relacja taka jest między jednym zdaniem a drugim. Proszę Państwa, jeżeli my nie przywrócimy w logice, która jest podstawą wszelkiego rozumowania, dążenia do prawdy i fałszu, tak jak to było w podręcznikach logiki, które cytowałem, tych wcześniejszych, choćby Hajdukiewicza, to proszę Państwa, nie dziwmy się, że już nie tylko polityków, na których wszyscy narzekają, nie tylko dziennikarzy, na których wszyscy narzekają, ale nawet naukowcy zajmujący się logiką nie będą się interesować prawdą i fałszem. I w tej sytuacji cała szanowna prawica, która utyskuje na to, że lewacy zrobili marsz przez uczelnię, Adorno, prawda, Gramsci, etc., etc., to tak przedstawiają, jakby to jakoś z księżyca się wzięło, bo ci ludzie byli tacy źli i chcieli psocić. Nic z tych rzeczy. Wystarczyło przeprogramować logikę i to się już robiło same. To jest samograj. I tutaj żadna spiskowa teoria dziejów nie jest do tego wyjaśnienia potrzebna. Wystarczyło tylko usunąć logikę z programów, najpierw na szkołach, w szkołach średnich, a później przeprogramować ją w taki sposób, żeby się nie zajmowała oddzielaniem prawdy od fałszu. I dalej to jest samograj. Nie należy sobie wyobrażać, że siedzi jakiś demoniczny tam Adorno czy jakiś inny Mefistofeles i psoci. Nie, to jest samograj. To się nazywa sterowanie pośrednie. Jak się przeprogramuje, zmieni się programy nauczania logiki, dalszy ciąg się będzie robił sam. Spontanicznie niejako. I z tego powinniśmy sobie zdawać sprawę. Dziękuję.